Nazywam się Szymon Marciniak i w Ekstraklasie widziałem wszystko w Kanal Plus Online. Wiem. Jak on się nazywa? Taka pustka. Ale podpucha, rzeczywiście, bo nie wpadnie. Bardzo, bardzo dużo. Kurczę, zobacz. Idzie, bardzo dobrze. Startujemy z 15 odcinkiem Piłkarskiej Burzy Mózgów. Ja nazywam się Tomek Witas i co tydzień razem z wami sprawdzam wiedzę i pamięć znanych i lubianych duetów. 15, czyli ostatni w tym sezonie, a w nim zmierzy się duet z kanału sportowego Dominik Piechota i Dzień Michał dobry. Poł. Cześć panowie. Witamy serdecznie, oby ostatni nie byli ostatnimi. Nie ma takiej opcji, jest tutaj duża pola walki. Tak jest, jasne. Mieszanka doświadczenia i latynoskiego szaleństwa. Nie wiem, czy szaleństwo jest potrzebne w takich quizach właśnie. Tak. Zimna głowa, ale to nie tak, my, to nie my. Ale dobra pamięć. Tak. Zobaczmy na tabelę. Zobaczmy na tabelę i odpowiecie mi na pytanie, jaki macie cel punktowy. Tabela się składa już z dwóch części, bo gramy dzisiaj 15 odcinek. No tak, to jest pierwsza mózgi, właśnie połowa tabeli. Mózgi. No tak, Rokiego Paczula warto by wypchnąć. Tak, pierwsza piątka było fajnie, nie? Jak wejdziemy w ogóle mega. 115, jak wejdziemy na poziom Ćwiąkiego, to jakby już ja nic więcej od życia nie chcę. To zobaczmy jeszcze drugą połowę tabeli, bo w niej jesteście na razie wy. W niej jesteście na razie wy, tak. No właśnie, żeby być z czerwoną latarnią. Nie ma takiej opcji. Żeby się utrzymać w tej ekstraklasie. No dobrze, to zanim zaczniemy, jeszcze pytanie z poprzedniego odcinka. Możemy też je pokazać. Tutaj też zawsze będzie odgląd, Michał. Tutaj będziesz miał jeszcze na tamtym ekranie. Tam nie widzę, nie wziąłem okularów. Dobra, to ale tu idealnie. Będzie, uwaga, pytanie z poprzedniego odcinka do widzów. Uszereguj stadiony od tego, który ma największą pojemność. No i tu były takie stadiony jak Stadion Narodowy w Warszawie, Camp Nou, Allianz Arena, Wembley, San Siro. Panowie, ale właśnie Camp Nou największe. Camp Nou największe, Wembley bym stawiał. Narodowy nie ma tych 60, tak? Czy tam ma coś koło tego? San Siro ile ma? San Siro ma z 8 dych. Dałbym San Siro, czyli tak, Camp Nou, Wembley, San Siro, Allianz. Czekaj, Allianz ile ma? Allianz też ma chyba 70. Ma, przecież tam finały Ligi Mistrzów. A to większe Allianz czy San Siro? Ja bym powiedział, że Allianz. Nie. To zobaczmy, bo to jeszcze pytanie bez presji. No widzisz, Allianz Narodowy najmniejszy. To jeszcze pytanie bez presji, Narodowy zobaczmy. Na końcu. Camp Nou, Wembley, San Siro, Allianz Arena, no Stadion tak Narodowy. Mówiłem. Tak. Dokładnie. 99, 90, 75,8 San Siro, a Allianz Arena 75. To była taka podpucha. Takie podpuchy się tutaj zdarzają w tym quizie, więc a nie ma punktów na zachętę za dobre rozgrzewkę? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Punkty na zachętę będą, jak będzie wam szło naprawdę słabo, ale mam nadzieję, że to się dzisiaj nie przyda. Panowie, zobaczmy zasady i będziemy startować z pierwszym pytaniem, ale najpierw właśnie zobaczmy, o co w tym quizie chodzi. Przed nami 10 pytań i 10 minut. Uczestnicy wybierają spośród 5 kategorii. Piłkarze, trenerzy, kluby, transfery i stadiony. Z wyjątkiem ostatniego pytania, bo nim zawsze jest uzupełnienie legendarnego składu. Pytania mogą być otwarte, zamknięte lub obrazkowe. Pytania od 1 do 9 warte są po 10 punktów. W 10 każdy odgadnięty zawodnik to 5 oczek. Łącznie można zdobyć 145. O miejscu w tabeli decyduje także czas. Przed jednym z pytań, z wyjątkiem ostatniego, gracze losują piłkę niespodziankę. 3 z nich są pozytywne, ale pozostałe 3 to pułapki. Plan na piłeczkę. Piłeczkę w kolorze koszulki Michała. Kiedy losujemy? Od razu? Losujemy, chcemy? Tak. Od razu przepiszemy. Tak, czas jest ważny, więc nie ma co. Ale tylko tak, właśnie, żeby była. Trzy pozytywne, trzy negatywne. Michał, właśnie. Losy, masz szczęście w rękach, ja? Czy nie? Nie, nie mam pojęcia. Słuchaj, musisz to zrobić tak jak łysy z UEFA. Uwaga. Biorę i co, i co? I czytasz. Ja wylosowałem, to ty przeczytaj. Dobrze. Uwaga. Plus 30 sekund. Plus 30 sekund na starcie. Na bardzo starcie? Możesz pokazać do kamery, żeby dobrze faktycznie tak było, że tutaj wiesz. Nie, nie mogło być lepiej, mogliśmy mieć podwójne, tak? Podwójna punktacja mogła być na przykład. Ale, ale zaczynacie od 10-30. Można spożytkować dobrze te 30 nie, sekund? Nie wrzucamy z powrotem. Możecie wrzucić, to już nie ma znaczenia. Już tak dzisiaj, nie to już nam się dzisiaj nie przyda. No dobrze, możesz dobrze, nawet kartkę wrzucić. Popatrzmy na kategorię tymczasem. Piłkarze, trenerzy, kluby, transfery i stadiony. Którą kategorię wybieramy na początek? Co bierzemy? Żeby dobrze zacząć, pewne wejście, więc... Piłkarze, trenerzy... Czy transfery? Damy radę z transferami? Damy radę. Albo dobra, zacznijmy od piłkarzy, żeby było tak... Po kolei. Pierwsza z lewej. Kategoria piłkarze na początek. Zobaczmy. Uszereguj piłkarzy od tego, który ma najwięcej występów w reprezentacji Polski. Uwaga. Jakub Błaszczykowski, Zbigniew Boniek, Robert Lewandowski, Jerzy Dudek i Kamil Glik. Gdzie jedynka?
I no, jedynka Robert Lewandowski. Lewandowski, tak jest. Drugi to Błaszczykowski. Błaszczykowski, trzeci Glik. Tak, bo to jest te nowoczesne czasy, najwięcej się wtedy tak grało. Czwarty bym powiedział Boniek, piąty Dudek, ale... Albo odwrotnie, bo wiesz, wtedy się mało grało mało po prostu. Mało się grało, bo no, mało tak meczu. Mało może mieć, nie, ale jednak Boniek i... Tak, a Dudek tak wszedł, wiesz, nie? Też bym dał chyba Boniek, Dudek. Tak. Czyli tak Boniek jest czwórka, tak? Tak, tak. I Dudek piąty. Trochę się boję, że Glik nie będzie drugi. I tym samym ale... zatrzymujemy czas. To jest wasza kolejność. Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Kamil Glik, Zbigniew Boniek, Jerzy Dudek. Przekonajmy się, jak to jest naprawdę. Dokładnie tak, poprawna tak odpowiedź. Brawo, tak jest. Dobra kolejność. Lewy 142. Kuba 109, Glik 103, Boniek 80 i Dudek 60. Jerzy Dudek rozgrywał taki mecz po latach, tak, nie wiem czy pamiętacie, na Narodowym, gdzie był pożegnany, z numerem 60 na koszulce właśnie. Nie, to w ogóle chyba było na scenie Krakowi, byłem było na tym meczu, robiłem ten mecz. Cześć, to był z Luksemburgiem. To może Boruc miał na Narodowym. Tak, tak, to Boruc, a Dudek miał po dwa lata, już z golfa go ściągnęli, wiesz, tam w ogóle, tak, tak, dlatego tak rywal był Luksemburg. Taki i w trochę, Krakowie tam, gdzie mieszka. Wiesz, no, stadion Krakowi nie należy do największych, więc tak to było tylko, żeby no, że trzeba tego Jurka jakoś pożegnać. Tak. No, w sumie Kuba też miał podobną przygodę pod kątem tego, ile czasu upłynęło od ostatniego meczu w kadrze do tego pożegnania, ale mecz troszkę... No przynajmniej rywal jednak. A na waszym koncie 10 punktów. Dobry początek. 10-0-3. Druga kategoria. Czy już nie będziemy ostatni? Ile no jeszcze możecie być ostatni. Chyba 70 punktów to ostatnie miejsce na razie, także trzeba te 70 minimum zdobyć. Kategoria na drugie pytanie. No dalej piłkarze, czy tak, jedziemy z piłkarzami. Tak. Jeszcze raz piłkarze. Poprosimy o to pytanie. O którego piłkarza chodzi? Nie reprezentuje kraju, w którym się urodził. Z klubem i kadrą łącznie 4 razy był najlepszy w Europie. Mimo 40 lat przedłużył kontrakt o kolejny rok. W karierze obejrzał 15 czerwonych kartek. Ulala. Tak, 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 ale masz rację. To może być albo ktoś grający... no wiesz, 15 czerwonych kartek, no to... Ilu takich jest? No, może Pepe? Nie Pepe? Nie, Pepe właśnie nie miał dużo czerwonych kart. Nie, tak, ale czekaj, z klubem i kadrą łącznie 4 razy był najlepszy w Europie. Czyli... no musiał wygrywać, co? Albo Mistrzostwa Europy, albo Ligę Mistrzów, tak? Tak, to pewnie... I teraz już ma 40 lat, przedłużył kontrakt, albo miał wtedy, przedłużył kontrakt o kolejny rok. Czyli jakiś taki weteran, kto powyżej 40 grał? No Buffon wiadomo, że to jakiś, to nie jest, w ogóle nie o niego chodzi, ale... No mówię ci, a nie Pepe? Pepe nie ma 40? Ale mistrz nie... Europy z, tak, wiesz, Liga Mistrzów z Realem, Mistrzostwo Europy z Portugalią. Coś mi tak... A mógł się urodzić w Brazylii, nie? Czy Pepe albo się gdzieś tam w właśnie na jakiejś takiej wyspie kolonii portugalskiej. No Pepe to jest ciekawa kandydatura. Co, ryzykujemy z Pepe, czy jeszcze chwilka? Real Madrid, kto był w tym składzie? Macie jeszcze 9 minut. 9 minut aż? Na to jedno pytanie? Nie, no, na całość. Na wszystko. No wiesz, słuchaj, bo nie bramkarz. No, Gigi Buffon, kto gra powyżej 40? Francuz jakiś, nie, bo Francuz albo Portugalczyk. Ale nie, no 40 lat kto tam miał, nie. Jakaś legenda. Nie, no dobra, jedźmy z tym Pepe. Ryzykujmy. Do was należy odpowiedź. No, zatrzymujemy czas. Bo inaczej nie mamy kandydatów innych, tak, byśmy musieli kombinować z 5 minut. Zatrzymujemy Pepe. Zatrzymujemy czas. 8.43. Tyle wam jeszcze zostaje na wszystkie pytania na wszystkie do końca. Tak, tak dużo, spokojnie, nie tak dużo. Dużo czasu. Mówicie, że Pepe. Przekonajmy się, o którego piłkarza teraz chodzi. Ten moment, kiedy wiedziałem. Jak mogliśmy nie wpaść na to, że to... Pepe! Wpadliście na to, wpadliście na to. Urodził się w Brazylii. Urodził się w Brazylii, reprezentuje Portugalię. Bo wielu z Gwinei Bissau jest. 3 razy Liga Mistrzów z Realem, Mistrzostwo Europy z kadrą Portugalii. Teraz właśnie przedłużył kontrakt. O kolejny rok zimą chciał go wyciągnąć Cristiano Ronaldo do Al-Nassr. Pepe się nie dał, został w Porto, gdzie jest nadal kapitanem. My tak mówimy czasem o Kamilu Gliku, że on jeszcze w kadrze powinien być powoływany, bo przecież Pepe, a Kamil Glik jest 5 lat młodszy. Przychodzi Santos, patrzy na tę reprezentację Polski. Nie, no mam kopię Portugalii. Tak, mam najlepszego na świecie, no to miałem Cristiano, mam Roberta Lewandowskiego. Pepe Glik. Jest Pepe Glik, tak. Tak. Jedziemy. No, do... Ale zobaczcie, my 15 czerwonych kartek na całą karierę, to wcale nie jest dużo moim zdaniem. No nie jest dużo, nie jest dużo. No wiadomo, w tym też się liczą te podwójne żółte oczywiście, nie? Mówimy o łącznie obejrzanych 15 czerwonych kartkach. Co prawda było, tak jak powiedziałeś, Michał, że on nie ma aż tylu tych czerwonych kartek, bo był ten moment, kiedy tam Messiego skopał, Hetafe
Getafe jakiegoś piłkarza skopał, pamiętam. To był okres brutalności. Tak, za Mourinho, tak? Tak, był najbrutalniejszy. Dokładnie. Ale generalnie to jest dzisiaj piłkarz, którego się ogląda nawet z taką elegancją. Tak, tak, tak. I tylko chciałem dodać właśnie, że mówimy o Kamilu Gliku, że to weteran, a on jest 5 lat młodszy od Pepe. A już jakby no troszkę inny, nie? Wymiar. Dzisiaj Kamil Glik chyba bez klubu. Cały czas chyba Mazury i oczekiwanie na... na jakiś złoty strzał. Tak. Tak. No bo ciekawe, czy będzie kolejny klub, czy jednak będzie Oktagon, bo tam Sławek Peszko namawia mocno. Może być mocno. Też Wieczysta. Myślę, że jeszcze gdzieś Ekstraklasa lub Pierwsza Liga wjedzie. My popatrzmy tymczasem na kategorię. Piłkarzy już wybrać nie możecie. No szkoda. To lecimy chyba dalej, co? Trenerzy. Tak, tak. Trenerzy. Kategoria trenerzy, na razie 100% skuteczność. Zobaczmy, jak będzie dalej. Której drużyny oprócz wymienionych brakuje w trenerskim CV Luisa Enrique? No i mamy takie wymienione. I której brakuje? Roma, Barcelona. Celta Vigo. Zasumujemy? Celta Vigo. Tak? Dobra. Szybki strzał teraz. Pytanie, czy celny? Może nie. 8.38. Roma, Barcelona, Hiszpania, PSG. Kogo jeszcze trenował Luis Enrique? Celta Vigo. Brawo. Celta Vigo. Bodaj po Romie. Z tego co pamiętam, chyba trenował Celta Vigo. Tak, on jest z Gijón i tam jest związany z Sportingiem, ale rzeczywiście trenował Celtę. Ale się tak trochę, było. Ja wiem, że oczywiście na pewno finanse na tym nie stracił, ale przychodząc z tego PSG i zostajesz taki, wiesz, bałagan, no jest ten Mbappé, nie ma, wiesz, tu nie wiadomo, nie ma Messiego, nie ma Messiego. Neymar nie wiadomo w jakiej formie, tak. Różne zdjęcia krążyły po internecie z Neymarem i jego formą właśnie. Ale on akurat ten brzuszek, ja szybko zrzuca, tak? Jestem pierwszym obrońcą Neymara, ale wydaje mi się, że szybko zrzuca i szybko mu też przybywa. Ja właśnie myślę, że jak z Luisem Enrique PSG nie wygra czegoś, mam na myśli Ligi Mistrzów, to już można ten klub zamykać. To już nie ma sensu. Panowie, tylko przypomnę, bo przed nami czwarte pytanie. Jedną kategorię możecie wykorzystać tylko raz. Ta, która waszym zdaniem wam nie pasuje, wam nie siedzi, to z niej możecie tylko raz skorzystać. Trenerzy, kluby, transfery, stadiony. Z tych jeszcze możemy wybierać. Na razie chyba jedziemy na taką pasę, jedziemy z trenerami. Jeszcze tak? Raz kolejny trenerzy. No na pewno. Ciekawa taktyka, poprosimy pytanie z kategorii. Jak idzie, to się nie zmienia, jak w szatni. No i uwaga, Tomasz Hajto oprócz Jagiellonii prowadził jeszcze jeden klub na szczeblu centralnym. Chodzi o GKS Bełchatów, Zagłębie Sosnowiec, GKS Tychy, Sandecję, Nowy Sącz. Wydaje mi się, że GKS Tychy, na pierwszy, no bo nie Sandecję, nie? Sandecję nie. Miał awansować z nimi, tam znaczy, a chyba spadł. Tychy, a nie Bełchatów? Nie. Nie Bełchatów. Coś mi się wydaje, że to jednak był... Że to był Śląsk. No to jedźmy z Tychami. Czy Sosnowiec? Wiesz, a już niedługo w takich quizach będzie Tomasz Hajto w swojej karierze na ringu. Dostał oklep od następujących zawodników, tak. Od którego nie. No i będą cztery. Wybierajmy Tychy. Tychy, tak. Tak. Dobrze, zatrzymujemy czas. Wydawca mi krzyczy do ucha, szkoda czasu. Tak, nie będę anegdotki można opowiadać po. Mówicie, że GKS Tychy. To zobaczmy, którym klubem tutaj. Myślę, że Sosnowiec. Nie. GKS Tychy. Tak. Dobra kojarka Michała. Michał przeżył tyle w polskim futbolu, a i tak pamięta GKS Tychy u Tomasza Hajpa. Ale meczu żadnego... Pod wodzą Tomka nie jestem w stanie odtworzyć. Ja chyba też nie. Ja tylko jakieś krzyki w Jagiellonii tam pamiętam, to też było do sędziego. Klasyki. No dobra, piąte pytanie przed nami. Ponad 8 minut jeszcze do końca. 40 punktów, żadnego błędu, idziecie jak burza. No ale jak jeszcze jest 10 pytań, to 100 punktów. To jak my zdobędziemy te ponad... Czemu jeszcze 10 ostatnia pytań? Kategoria jest taka... To skład. To jest taka decydująca. No dobra, a przed nami piąte pytanie. Co, kluby? Lecimy dalej. Po kolei idziemy, poprosimy pytanie z kategorii kluby. O który klub chodzi? W ciągu 3 sezonów sprowadzono tam 17 portugalskojęzycznych piłkarzy. Poprzedni rozgrywki zakończył na 10 miejscu w tabeli. Trener ma przeszłość w La Liga. Ostatni ligowy mecz rozegrali na nowym stadionie. To ja tylko powiem może tak, że my nagrywamy ten quiz wcześniej, więc oni rozegrają dopiero ten mecz. Radomiak? Ale w ogóle o klub Ekstraklasy? Myślałem, że Wolverhampton. No, trener ma przeszłość w La Liga. A rozegrali ostatni mecz na nowym stadionie? Jakim? A. Ja bym powiedział Radomiak. Ale aż 17. A, w ciągu 3 sezonów. Tak. No to. Zawierzę tobie, tak jak tymi z Tychami, bo. Dobrze, to ja bym Radomiak, tak? Zatrzymujemy? Tak.
7.33. To ostatnie sformułowaliśmy właśnie tak, no bo ten odcinek pójdzie z tygodniowym jakby jeszcze za tydzień, tak więc oni już będą po tym meczu. No i zobaczmy, czy to robią. Czyli to nie Premier League. Czy może jednak Premier League. Radomiak. Dzięki, bo widziałem tutaj. To była ta zmyłka. Jorge Mendesem. Tak, a nie Konstantin Galka, który przecież... Espanol. Tak jest. Espanol wcześniej. Galka, ale tak. Wszystkie te trzy pierwsze podpowiedzi mogły jednoznacznie naprowadzać na Wolves, tak. Bo co prawda Wolves sprowadziło 18, a nie 17 piłkarzy portugalskojęzycznych. Blisko. Mega blisko. Radomiak na 10, Wolves na 13 miejscu w poprzednim sezonie. Tak. Też mega pamiętam, blisko. Że środek tabeli. Nie Lopetegi. Radomiak ma swojego Jorge'a Mendesa. Dokładnie, tak. No. I oczywiście mają też swojego Lopetegiego, który też ma przeszłość w La Liga, czyli właśnie Galka, który trenował i grał wcześniej w Espanolu między innymi. No i ten mecz ligowy, który właśnie teraz otwiera się nowy stadion Radomiaka. Ja tylko zapowiem, że my będziemy robić materiał z Dawidem Abramowiczem z Radomiaka właśnie i ten Dawid Abramowicz ten nowy stadion właśnie nam pokaże. 50 punktów, 7.33, szóste pytanie przed nami. Rozumiem, że po kolei raz jedziemy, jeszcze. Tak. Kluby. Jedziemy dalej. Bez zastanowienia. Kluby. Duet na razie. Tak szeroka kategoria. To może być dowolny klub na świecie. Tak, trafiłeś w Radomiak. Brawo. W ilu europejskich finałach grał w XXI wieku Manchester United? No 6, tak, 5, w 21 wieku. No właśnie. Mistrzów najpierw. No to 2008, 2003, nie, 2008, 2000 dwa razy z Barceloną, prawda? Mhm. Raz w Rzymie, raz na Wembley. Tak, czy później jeszcze gdzieś grali? Na pewno za Mourinho wygrali Ligę Europy. Później jeszcze grali w Lidze Europy kolejne razy 4, bym powiedział. No nie, bo przegrali z Villarrealem w Gdańsku, pamiętasz? No tak, ale to jest, no to, czyli to jest kolejny finał. Tak, a czy to nie jest podpucha? Bo to jest ilu grali. Tak. A 1999 to nie był już 21 wiek. No nie, w 2001 roku zaczął się 21 wiek. A, dobrze, właśnie, bo ja mam z tym problem, kiedy się zaczyna, czy rok wcześniej, czy dopiero rok później. Ale czy nie grali jeszcze w jakimś przegranym wcześniej? Chyba nie. Czyli tak, nie, poczekaj, trzy finały Ligi Mistrzów, dwa finały Ligi Europy, czyli moim zdaniem pięć. No dobra, to pięć. To wasza odpowiedź. Tak. No dobrze, macie jeszcze 6.48. Mówicie, że takich finałów z udziałem Manchesteru United było 5. A tymczasem zapomnieliśmy. Poczekaj, a nie jeszcze jakiś jeden? Już nie zmienimy. No już nie zmienicie. Przekonajmy się. No, może tylko więc 5. Dobrze, brawo. 5, oczywiście. Kurczę, zobacz. Bardzo dobrze. 2008, 2009, 2011, 2017, 2021. Tak. To były te finały. Tak, idzie i żre. 60 punktów po 6 pytaniach. Zaraz nie będziemy ostatni. No ja nie wiem. Kuba Kręcidło, który tutaj był przed wami, powiedział, że mieli trudny zestaw pytań, to rozumiem, że wy na razie uważacie, nie, że no, to są bardzo trudne pytania, ale my... Macie taką wiedzę. Coś się wie, pamiętam. No tak. Dobrze, to rozumiem, że po kolei teraz transfery, tak? No tak. Kurczę, transfery. Kategoria transfery. Która kolejność transferów jest poprawna? Proszę bardzo. A Arturo. Bayer, Arturo Vidal. Bayern, Barcelona, prawda? Czekaj, z Bayernu do... Do Barcelony, tak. Tak, to na pewno. Na pewno nie poszedł tak. Później do Bayernu, tak. Tak. Czekaj, ale też jest poprawny. Inter, tak? Może Bayer Leverkusen, Bayern Monachium, Barcelona. Nie, no bo wcześniej był Juventus. Pierwsza opcja. Tak. Trzecia chyba, co? Nie, ale czekaj, gdzie był najpierw? W Bayernie czy w Barcelonie? Bo teraz... Nie, najpierw był w Bayernie. Tak. Potem w Barcelonie. Tak, czyli druga opcja odpada. Czyli... Trzecia opcja. Nie, a czekaj, pierwsza najpierw był Bayerze Leverkusen. Tak. Potem, no to pierwsza. W Bayernie. To pierwsza opcja. Potem w Barcelonie, ale chodzi o to, że po drodze były jeszcze kluby. Tak, to nie były, jest tak, tak. Że... Chodzi o transfery, które następowały po sobie. Okej. Po sobie. To moim zdaniem Bayern Monachium, Barcelona... Inter. Tak, ta trzecia opcja, tak, rzeczywiście masz rację. Ostatecznie. Tak. Zatem zatrzymujemy zegar, 5.58. Po długich rozważaniach mówicie, że opcja numer 3. No i uwaga. Może być jedynka, ale nie sądzę. Nie. Bo przecież to był... Trójeczka. Ja się zrozumiałem początkowo i... Jeśli chodziłoby o jakieś kluby, które... w jakiejś chronologii następowały po sobie, to faktycznie ta pierwsza też mogłaby się liczyć, ale chodzi o transfery, a z Bayeru Leverkusen poszedł do Juventusu. I tak. Dopiero później był Bayern, Barcelona, Inter, Flamengo i teraz Atletico Paranaense. Bezbłędnie. Bezbłędna kategoria.
I na tym pytaniu często na przykład nasi liderzy obecni, czyli Damian Smyk z Jankiem Mazurkiem, właśnie na tej kategorii stracili punkty jedyne. A wy na tej też zrobiliście. Ugraliśmy punkty. Ale jeszcze tak. 70. Są transfery. No, czy już tak. Egzekwo z ostatnimi. Jeszcze jedne, tak? Rozumiem, tak. Transfery. Tak. On to poprosimy. Którego zagranicznego klubu oprócz wymienionych brakuje w CV Dariusza Dudki? O kurczę. Poczekaj, czy on jeszcze gdzieś w Hiszpanii zagrał? Ja kompletnie nie pamiętam. Może jakaś Holandia, może... Nie, wydaje mi się, że był jeszcze jeden klub La Liga. Levante i co jeszcze mogło być? Ale mam teraz pustkę. No Levante na pewno z dwa sezony, Oserto wiadomo. On gdzieś opowiadał, czy to był jeszcze jakiś egzotyczny kierunek? Nie, no to musiała być jakaś... Francja albo Hiszpania, wydaje mi się, ale... Dlaczego taka pustka? Za mnóstwo anegdot z Osery, ale... Za to nie było jakieś punkty? Tak. No chyba może być ciężko przy waszym obecnym wyniku. Czekaj, a jakiś Cypr, jakiś coś... Myślałem o czymś takim, jakiś Cypr, bo gdzie on... Bo to były wtedy modne, wiesz, wtedy... Tak, kierunki. No ale gdzie jakiś, co jest na Cyprze, jakiś Anartozis? Famagusta albo Limassol. Nie, ale gdzieś na pewno były zawsze go takie ciepłe kierunki. Mi się wydaje, że jeszcze gdzieś w Hiszpanii na chwilę zahaczył. Albo gdzieś w Grecji. Co, bo tracimy czas, tak, ale nie co? Mamy w ogóle... Jeszcze macie niespełna 5 minut. Aha. To jeszcze trochę jest, ale tak. Później jeszcze ostatnia konkurencja w tym, prawda? No, po tym jeszcze jedno pytanie normalne i później skład. Tak, ale tam ten czas tak samo się liczy. Czas jest jeden. No poddajemy chyba, czy jest... Nie no, trzeba strzelić coś, ale co, jakiś... Nie Panathinaikos, nie. Nie, Grecja myślisz? Albo coś z Francji jeszcze. Ale coś polskiego, jakiś Lille, Lens, nic mi nie mówi wtedy, może wtedy jeszcze by nie były takie silne. To dawaj, idziemy. Dla Lens. Nie, idźmy w Lille. Lille? To jak ostatecznie? Lille. Jednogłośnie. 4.25, mówicie, że Lille. W Lille grał m.in. Ludwik Obraniak, grał właśnie. Ireneusz Jeleń. Pytanie, czy w tymże Lille grał także Dariusz Dudka? Ja myślę, że coś w Hiszpanii będzie, ale mam pustkę. Przekonajmy się. Pierwszy raz dzisiaj negatywny dźwięk. A to było? A chodziło o klub. Birmingham City. W życiu byśmy nie powiedzieli. W życiu. W ogóle Birmingham City. Nie popatrzyliśmy. Zarówno w Levante, jak i w Birmingham to były takie pojedyncze mecze niż stała gra w pierwszym składzie, więc takie bardziej epizody, jeśli chodzi o Dariusza Dudkę. Czyli zostało nam jedno pytanie. Tak. Pierwsze stracone punkty. Mogę w końcu powiedzieć, że jakieś pytanie sprawiło wam problemy. Niedobrze, żeby to nie była pasa z no właśnie, co tam dalej jest. Stadiony. Ostatnia kategoria, ostatnie pytanie, więc wiemy, że dla widzów także zostanie pytanie z kategorii stadiony. No i zobaczmy, które pytanie dla was tutaj przypadnie. O który stadion chodzi? Otwarty równo 100 lat temu, na trybunach zmieściłaby się niemal połowa mieszkańców miasta. Jego elewacja i nazwa nawiązują do lokalnego przemysłu. W poprzednim roku przechodził remont. To coś Estadio de la Ceramica, stadion Villarealu. Michał? Przechodził remont? Przechodził. Estadio de la Estadio de la Ceramica, Villarreal. Michał, no tak, ostatecznie tak? Tak, musi być zgodni. Absolutnie. Zatrzymujemy czas, w takim razie 4-0-3, tyle na skład. No i Dominik zaproponował Estadio de la Ceramica. Nie trafiłem. Bo jeszcze nie ma podświetlonego? Jeszcze nie ma dźwięku. No ale co, do lokalnego przemysłu? Nie, 100 lat temu to nie jest. Uwaga! Zatrzymałem się. Co to? Tak, brawo. Otwarty równo 100 lat temu, w czerwcu bodaj, była właśnie równa rocznica otwarcia tego stadionu. No, po raz pierwszy oczywiście pewnie pod inną nazwą, ale tak, no, płytkami wyłożony stadion nawiązujący właśnie do tego przemysłu, który tam się mieści w tym mieście. Miasto ma 50 tysięcy mieszkańców. Stadion 25. Coś takiego, tak. Jakoś tak to było. No dobrze, przed nami już tylko skład. Z pytaniem, które zostało, zapoznamy się już po zakończeniu naszej rozgrywki. 4-0-3. Ja sobie tylko odwinę, zanim ten skład pokażemy, bo tutaj już nie będzie przeciągania. Pokażmy, jaki skład dzisiaj się trafił. Anglia z finału Euro 2020. Pokażmy boisko i zaczynamy. No, niby niedawno, ale... Możemy już, tak? Śmiało. Jordan Pickford. Tak. Harry Kane. Tak. Bukayo Saka. Nie. Raheem Sterling. Tak.
Kyle Walker. Tak. Czekaj, John Stones. Tak. Declan Rice. Tak. Kto na lewej tam śmigał? Calvin Phillips? Tak. Może Ben Chilwell? Nie. Szukajmy jeszcze, kto już na środku mógł grać? Maguire. Harry tak. Maguire. Trippier nie. Tak. Czekaj, Phil Foden. Trippier był? Fodena nie ma. Bukayo Saka nie. Nie. No dobrze, ale teraz jeszcze lewe wahadło. Tak, kto był lewym wahadłowym? Ponad 3 minuty. A, ponad 3 minuty. Poczekaj, zaraz tam przelecimy. Dwóch piłkarzy brakuje. Tak, lewe wahadełko, takie... Kto tam śmigał w Anglii? Na lewym wahadle. Ale jak Bukayo Saka, nie jak go Chiellini przecież z ławki schodzi. Wchodzi z ławki, z ławki. Tak, tak. Jakaś taka defensywna opcja pewnie. Czekaj, lewi obrońcy. A może jeszcze tam, było Trent Alexander-Arnold? Nie. On chyba nie był powołany na to Euro. No, tak, ale pamiętam, że mieli mnóstwo prawych obrońców. Więc kto tam jeszcze z takich prawych obrońców topowych? No, przecież. Grealish. Jack Grealish, nie? Nie. Z ławki. Z ławki. Ulalalala. Żeby nie było za proste. 2,5 minuty. No to dobrze, to jest ostatnie pytanie. Czekaj. Ktoś nieoczywisty. Tak jest, tak szukam jeszcze po... No to powe kluby to muszą być pewnie. Chelsea. Mason Mount. O. Tak. Dobrze. No i teraz to lewe wahadło. Na lewe wahadło zostało 2-13. Chilwell nie. Chilwell nie. Po kolei kto gra w tych klubach na tej pozycji albo mógł tam być... Wiem. Jak mu się nazywa? Luke Shaw. Tak. No tak. Zatrzymujemy czas. 2-0-5 tam nawet było. Przy tym jak padło ostatnie nazwisko. Komplecik, panowie. Komplecik. 135 punktów. To wasz wynik. 135 punktów. Czyli tuż za podium. Nie, to będzie drugie miejsce. Drugie miejsce! Jeśli dobrze pamiętam. Tabela będzie się tworzyła jeszcze chwilkę. A nie ma się dodatkowych punktów za czas? Musimy została tak dużo czasu. To wam daje przewagę, jeśli ktoś ma równą liczbę punktów. Ojej, no, ja i zostało wam naprawdę bardzo dużo czasu, ponad 2 minuty. To Michał mógł powiedzieć te anegdoty jeszcze w trakcie. Teraz możesz powiedzieć, Michał, jakieś anegdoty związane z tym meczem. Z tym meczem? Na przykład. No, pracowałeś przy tym meczu? Nie, bo tyle w studiu w Warszawie. No, pamiętacie, to było tak, że chyba wszyscy byli wtedy za Włochami przez to, że... Romantyczna historia. No, a dwa, poza tym, finał na Wembley. Tak. Dwa angielscy kibole, którzy po pierwsze weszli tam bez... Oni tam wskoczyli, ale też, nie weszli. Ale też pobili tam włoskich kibiców, no było niefajnie. Jakoś tak się... Byliśmy wtedy... Ja pamiętam, że oglądałem ten mecz na strefie kibica w Warszawie. Ale to była otwarta przestrzeń i zaczęła się straszna burza i zaczęło lać, było, więc tak, transmisja było, się jakby wywaliła, trzeba było ten ekran zbierać i wszyscy poszli pod jakieś dachy albo gdzieś tam do różnych barów i oglądali na telefonach rzuty karne i tak każdy po prostu finalnie były... Co najlepsze, przecież w tym finale z ławki na rzuty karne wszedł Rashford i Sancho i tak. Obaj te rzuty karne zmarnowali wtedy, więc to też była taka historia dosyć niecodzienna. Natomiast pytanko, czy mamy tabelę, czy najpierw... najpierw pytanie do widzów. Dobrze, wydawca mówi, że najpierw pytanie do widzów. Zobaczmy na kategorię, bo to było pytanie z kategorii stadiony, które wy odrzuciliście. I zobaczmy to pytanie. Zobaczymy, czy byśmy odpowiedzieli. Tak, tylko właśnie już na nie proszę, żebyście nie odpowiadali. Tak. Ile razy na polskich stadionach w XXI wieku zagrał Real Madryt? 5, 4, 3 czy 2? Prośba do naszych widzów tutaj o aktywność. Jak myślicie, ile razy wieku? Na polskich stadionach w XXI wieku zagrał Real Madryt? Możecie teraz się wykazać, a wy tylko powiedzcie, czy jakieś, czy kojarzycie. Ja wiem, tak, kojarzę. Pamiętam wszystkie... wszystkie ile? Wszystkie... tego nie mów, tego właśnie. Nie mów. Tego na jednym mów. Byłem. Jeszcze raz? Na jednym byłeś, tak? Ja też w sumie byłem na jednym takim meczu. No? Pewnie na tym samym. Tak. Może a tak ja być. Chcę powiedzieć, że na jednym z tych meczów jest dla mnie o tyle ważny, że moja rodzina wyjechała i ja zostałem sam w domu z kotką.
która urodziła jatu na mecz i przyjąłem dwa kotki, że tak powiem, pomogłem urodzić. Wróciłem i już były jeszcze dwa kotki. Dlatego właśnie jeden dostał na imię Di Maria, drugi dostał James Rodriguez, bo to był debiut Jamesa Rodriguez'a w barwach Realu Madryt. Więc już wiecie, który to był mecz na stadionie narodowym z Fiorentiną i jeden koteczka Fiorentina. Miał już więcej już nie zdradzaj. Kotka Fiorentina, chcę tylko powiedzieć, jest dalej w rodzinie. W sumie została. Już nie będzie kolejnego odcinka. Tak. W tym sezonie, bo to ostatni. Nie, no tylko zdradziłem jeden mecz. Możemy, w sumie już możemy na to pytanie też odpowiedzieć. Możemy odpowiedzieć na nie wspólnie, bo już nie będzie kiedy tego pytania rozwikłać. Oczywiście drugi sezon piłkarskiej burzy mózgów także będzie, ale po krótkiej przerwie. Więc tak, jakie mecze byście wymienili, jeśli chodzi? 3-3 z Legią na pustym stadionie. Tak. Też robiliśmy. Tak. No to powiedziałeś Fiorentina. No i z Wisłą Kraków. Czyli trzy byś wymienił. Trzy mecze, tak. Dominik? Ja też mam tylko te w głowie. Ja bym jeszcze jeden wymienił. Który? Szachtar kontra Real Madryt. Też byłem na tym meczu. Szachtar kontra Real Madryt. Ten miałem na myśli właśnie, że na tym meczu. Ale podpucha, rzeczywiście, bo nie wpadł. Bardzo duża podpucha. Uwaga, patrzymy na tabelę. A tam na drugim miejscu duet Pol Piechota. Nie, bo wyprzedzić Wojtka Papugę. To właśnie dał wam ten czas, że macie tyle samopunktów. Im została sekunda? Tak, wow. W ostatniej sekundzie Wojtek Papuga rzucił nazwisko Dawida Alaby. Nie no, w składzie Bayernu. Świąkiego wypchnęliśmy i Filipa Kapice z piątki. Jest mi bardzo miło, że z wami mogę ten pierwszy sezon zamykać. Mam nadzieję, że się dobrze tutaj bawiliście. Bardzo. Fenomenalna zwłaszcza, że udało się do tak. Nie no, tutaj pytania myślałem, że będą troszkę trudniejsze, szczerze powiem, ale ten Dariusz Dudka taką małą satysfakcję mi sprawia, że coś wam sprawiło trudność. Dziękuję. Dominik dziękujemy Piechota. Bardzo. Piękne Michał podziękowanie. Dzięki, Dominik. Dzięki, przyjemność, taka współpraca. Tak. Wszystko tutaj się zazębiło, tak na zielono zgranie w FIFA. Dziękujemy również naszym widzom. Pierwszy sezon piłkarski, burzy mózgów, widzicie, aż emocje mną targają, dobiega końca. Wracamy z drugim sezonem, który mam nadzieję będzie troszkę inny. Troszkę rzeczy zmienimy i wrócimy już niebawem. Tymczasem dzięki za uwagę, odmeldowujemy się, do zobaczenia.